Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mafia Solid i bardzo serdecznie witam was w pięknym takim duecie, oczywiście z Krzysiem. Mało kiedy możemy tak sobie pięknie ponagrywać. Jesteśmy sobie u Krzysia, akurat zjechałem na jęczmieniu. Trochę dość wcześnie można tak powiedzieć, bo mamy początek lipca, no ale tak to pogody do tego wszystkiego zmusiły, że te jęczmienie to troszeczkę wcześniej w tym roku. No i tak sobie zjechałem, no niestety gdzieś przesiałem opaskę do GoPro, mówię, a jadę akurat do Krzysia, napisałem, Krzysiu mówi, zbierają tą pinkną czy piękną, no sianokiszonkę, no niestety nie wiadomo, jak to ocenić. Ciężko powiedzieć, bo może na ten czas, który my tutaj jesteśmy, no to jest może i piękna, tak? Bo niektórzy by chcieli takie coś zebrać. No, tu Krzysia, jak sami dobrze wiecie, nieraz oglądaliście sianokosy czy pokazy, no zawsze trawy, nie trawy, no były przepiękne. Że potrafiło z hektara posypnąć nawet i po 30 parę belek. No tutaj... 30 parę, 20 parę to tam no. Było, nie? A tu wtedy... Znaczy nawet z pierwszego pokosu, bo 26, jeżeli no. Pamiętam. No, czy 28 jakoś tak mówiłeś. No i teraz chyba 26, nie pamiętam już. Ale wiecie co, ciekawostka jest taka, że od końca kwietnia praktycznie nic. No są pewne rany kraju na pewno też, które nie dostały nic deszczu. W ogóle, bo jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, no. Bo u nas przynajmniej ten deszcz był... bardzo mokro było wiosną, nie? Bardzo. To jest, no tak, zima i wiosna, chociaż to, jak nigdy, nie? Cokolwiek uratowało, ale koniec kwietnia był ostatni deszcz, no i teraz padało przedwczoraj 5 litrów i kilka dni temu 3 litry, nie? No to mamy 8 litrów przez jakieś 70 parę dni, nie? No to Jezus Maria. Właśnie dlatego nawet tu nie był nawóz siany, Kacprowi mówiłem, bo nie było sensu, bo też po prostu nie padało nic. I ta zaradza po 400 poszłaby w powietrze. Pieniądze w powietrze puścić to też nie ma sensu i by spaliło przy okazji, no bo to jak nie było deszczu, to co tu zrobić? Właśnie chciałem się ciebie pytać, bo wiem, że ten... Wiem, że ty, Krzysiu, zawsze jak kukurydzę, twój tata zawsze siejecie, to zawsze zapisuje sobie, ile w danym sezonie roku dana kukurydza dostała deszczu. Tak. Więc to może być od kilku lat taki najsuchszy rok dla tej kukurydzy. Bo no, sama kukurydza potrzebuje 400 litrów, tak? Przez 48 całe... litrów jedna roślina w czasie całej wegetacji. Przez cały okres wegetacji. Czyli 48 razy obsada na hektarze, jak masz 85 tysięcy, razy 48 litrów. No to czy to trochę potrzebuje. No to ci trochę potrzebuje. No to wychodzą naprawdę bardzo wielkie. Kukurydza naprawdę potrzebuje jakiegoś nawozu, no i wody przede wszystkim. No, najważniejsze. Na nich to wystarcza, nie? Wiadomo, no, żeby ich ważne też nie było, no. Przepracowane jest, dawno tego zestawu nie widziałem. No właśnie prasa po remoncie świeżo. O, proszę bardzo opowiedzieć dla widza. W sensie, tam jeszcze jakaś blaszka mi odgracza odciera, ale ogólnie do tej pory miała, zaraz wam pokażę, 16, 8, prawie 17 tysięcy belek. Nie było robione nic i teraz dostała nowe łańcuchy do komory, prawie wiadomo, że mówię, że siano kiszonki też. No i prawie 17 tysięcy belek, te łańcuchy już się rozpadały w ręce dosłownie. Ale 17 tysięcy to trochę chyba jednak jest mimo wszystko, nie? Regulacji, nie mogłem już naciągać i ta szuflada na dole, jak to tam wie, o co mówię, to wisiała już strasznie. No i gdzieś pęknie, rozdupczy się w śliwa, już będzie kłopot, także... Lepiej zrobić zawczasu. Robił mi to serwis. O, proszę. Robił mi to serwis, bo no nie jest to łatwe zadanie, to trzeba sobie powiedzieć, bo... wyciągnąć, no to jeszcze pół bieda, ale później włożyć, ile mi się jeszcze ja turem pomagałem, bo to na pasach wciągaliśmy. No. Łańcuch powiedzieli, że waży około pół tony cały, więc no ja go. O kurde. Ręcznie te belki to wszystko. Tak powiedzieli. Ja nie mam gdzieś rozważonego ani żadnej informacji na ten temat, no zobaczmy. No my sobie dzisiaj po prostu tak mówię, a będzie wincy do pogadania, nie? Przy normalnych pokosach to prawdopodobnie byśmy ze trzy belki tu lekko wypuścili. 3-4 były na pokosie kiedyś, nie? No, także tutaj wiadomo, dzisiaj to jest taka rekreacyjnie można powiedzieć, że zbieramy tam siano kiszonkę. Przyjemna będzie działa, mało jej zostało, więc potem podejmę decyzję chyba o tej trawie jednorocznej. Tutaj zobaczymy, bo się kukurydza później. Bo już to słabo jest. Od siana to jest trochę lepiej jednak, no. Już, nie? Tam przecież to masz? W tym zagajniku małym? Tak. Ale już aż się miało, ci powiem, aż normalnie, kurde, takie dziwne, tam dziwne się zrobiło. Tam robiłem te 23, no, ale nie działo no, mi się. No, to, ale widać to od razu, że już ten grzyb gdzieś wchodzi mimo wszystko, że nie ma, wiesz, tych opadów za dużo, ale kurde, a tak jadę, mówię, ole, takie nie, ciemnawe, tam ciemnawe. Nie robiłem, bo nie działo mi się tam, no. 23. No, no kurde, więcej rozkładanie, pierdzielenia. I wracając do prasy, łańcuch. Jeden łańcuch niecałe 3000 chyba kosztuje, nie? Czyli 6000 łańcuchy, ale niespodzianką jest dla mnie i pewnie dla was też, jak wam powiem, ile kosztuje jedno łożysko, czy rolka, jak to nazwać, bo to w zasadzie są niby łożyska,
ale to są łożyska specjalne. Ja też myślałem, bo kiedyś mi jedno pękło, założyłem 6207, ale jednak nic bardziej mylnego, bo 6207 ma normalne łożyska, mają cienką bieżnię. A tu są łożyska specjalne, oznaczane jako tam 30 coś, na 60 coś, na 17, gdzie bieżnia jest potrójnie szeroka, czyli ona natoczenie ma, tak? Ona oryginalnie, słuchajcie, miała łożyski INA, niemieckie. No i mówię, serwis wiadomo, że mnie skasuje za to łożyska dużo więcej. Chłopaki twierdzili, że o, łożysk to się raczej nie wymienia, to one powinny być dobre. Rozpleko dane były też mocno, bo tyle wymiany, to już mówię, no przez te łożyska też trzeba mieć. Czyli nie będzie ich tutaj oszczędzał na i 5 razy rozbierał przy okazji. Tak. I zadzwoniłem do hurtowni, chcę zapytać się, bo kiedyś się pytałem, powiedzieli, że mają coś takiego. To nie jest ta akcja z oplowskimi łożyskami, co ale wtedy potrzebujesz? Ale jest bardzo podobna. Aha, no. Bardzo podobna, bo słuchajcie, koszt tej INY, jednego łożyska, 308 zł. 300 chciałem powiedzieć i tak... 308 zł i teraz łożysk idzie 68. O cholera, jasna. No teraz mnie zszokowałeś. 34 belki są, te cię ciągną, łańcuchy na dół, nie? Belkę, te stalowe. Na każdym po jednej, po drugiej stronie masz dwa łożyska, czyli 68, nie? No to teraz łatwo przeliczyć, prawie 70 razy 300 coś. To, jak gdyby kupił INY, to sam koszt łożysk był 21 tysięcy. No. Ile masz za prasę? Od 2011 roku. No to już mamy ponad 10 lat, 17 tysięcy. Jedni powiedzą dużo, drudzy powiedzą mało, no to różnie. Nie wiadomo, to jest dużo, to jest ściano kiszonki u Krzysia, więc to jest gorzej, nie? Ja kupiłem Krasznika, odpowiedniki, tylko że polskie. No. No i tu zapłaciłem dużo taniej, no bo zapłaciłem 24 zł na netto. O kurwa, to jest przecież 15%, no, 15 razy mniej. 2000 kosztowały mnie wszystkie łożyska. O chuj, to ty, jakby nawet to miało wytrzymać, powiem ci, kurwa, te 3 lata, 3 lata, 4, nie? To czy to było warte świeczki chyba? Ale one będą chodziły, bo o kurwa. W sumie serwis, no powiem wam, może nie powinienem mówić, ale serwis za te same łożyska powiedział mi to 108, nie? Mhm. No idzie. No, polecam do hurtowni. Się udać, każdy z was gdzieś ma wolno blisko, ja kupowałem stożków w Płocku i też była różnica, bo Alfa powiedziała mi po 4 dychy na to chyba brutto? Brutto pewnie, a tutaj miałem 23 coś, 23 netto pozwałem. Nie no, to teraz no. Jeszcze myślałem, że powiesz tak 100, 120, nie? Mówię, ale kurwa. One są, mówię, specyficzne, bo mają grubą bieżnię, takie są. No. Wiadomo, no powiem ci tak, będziesz widział za 3-4 lata, jak ci wytrzymają do tej pory, no to jest się z czego uśmiechnąć. No. Tak, i teraz nie, spokojnie wytrzymają, bo one są no, prawie takie same, no. Wiadomo, że no, może INA jest bardziej znaną firmą, lepszą, tak jak wymieniałem w kole, i tam na przykład Krasznika nie polecali, tylko tamtego, tylko wziąłem Timkena, nie? No, no. To są jeden z najlepszych łożysk, do koparek, do wszystkiego. No ale na dwóch łożyskach, słuchajcie, no to było zapłacić kwestia 120, a 308, czy 400 zł, to nie był jakiś tam duży. No tak. Wolałem Timkena, ale powiedzmy 2000, a 21 tysięcy. No tak, no to wiesz, tu zrobiło to, że ilość tego, ile potrzebujesz tam wsadzić, tak, to robi już kurwa wrażenie, nie? No ale przeliczyłem sobie, gdybym miał kupić ten łańcuch w każdej części składowej, no. Mówię, bo może istnieje też ona jako całość, nie? W serwisach jako no. Całość. Żeby po prostu wyciągnąć stary z belkami, wciągnąć nowy. Być może, nie? No. Ale składając go z części pojedynczych, no to możecie sobie łatwo policzyć. Łańcuchy 6000, łożyska 21, dwie oryginalnym, no. To jest 27, no i jedna belka kiedyś, zaznaczam, kosztowała 1000 zł ponad. No to macie 34 tysiące, no. No to wyszło mi chyba 61 tysięcy, gdybym miał złożyć łańcuch. Pojedynczych rzeczy, nie? Orzeź mordę jeża. No a nowa prasa kosztuje 122 lat. No, no miałem powiedzieć, tak? Że to niedługo koszty by przewyższyły, kurwa. Prasę już byś kupił za te pieniądze jakąś. No. Wiadomo, no nie taką, ale... Zdrowie strasznie, tego sobie spokojnie jeździmy, bo jest czas pogadać. I nie no, teraz... Coś mało tego, co jeszcze pokupić, nie? Teraz to mnie zszokowałeś, naprawdę. No. No i tu gdzie widzimy, tam jak przed chwilą widzieliście może na kamerze, gdzie jeszcze pszenica, tutaj jest ten dołek, gdzie od łąki właśnie szło, gdy Krzysiu robił ostatnie sianokosy i pokazywał to wszystko. Tam gdzie jest woda, ta pszenica jeszcze jest zielonawa. Tu gdzie już są takie miejsca, gdzie tej wody jest mniej, no to jak sami widzicie już są takie żółte place. Ogólnie jechałem autostradą,
nie spotkałem akurat nikogo, ale z racji tego, że wczoraj taka pogoda była jeszcze nie tęga, no i oczywiście niedziela, też początki żniw, no to nie ma sensu gdzieś tam mocno uderzać w to wszystko, ale tak, kukurydze takie 2 na 10, niektóre wiadomo, może i takie po 1,80 m, a niektóre takie, co trochę od ziemi odrosły, więc to w zależności od danego miejsca, gdzie ten deszcz popadał. Zboża ogólnie dość szybko żółtawe. W większości, jak jechałem, no to naprawdę miejsca takie, że powiem ci, za tydzień, z daleka na nie patrząc, można by było wjeżdżać. Na piaskach, że tam będą kosili już. No, ja już jechałem tutaj, oczywiście wrzącą, mówię, kurna, zawsze było tak, że mówię, ja pierdzielę, my na Solcu będziemy kosić, piersi chyba, bo to tak wynika, że ten jęczmień skosimy jako piersi w okolicy, a zawsze przed nami jeszcze ktoś wyjeżdżał i to zawsze były tam na tych pioskach te żytka mieli pokoszone. Tam na wrzące i tam wszystko, tamte strony. No ale jadę, wszystkie żytka stoją. Więc jeszcze tutaj mówię, to poobstawiam, że faktycznie teraz ten deszczyk był jeszcze w piątek, ale nadają do środy w miarę fajną pogodę, no i o tam chyba środa, czwartek, piątek ma coś niby popadać, ale powiem wam, to niby miało popadać już dwa miesiące, prawie raz w tygodniu pokazywało, że niby ma popadać, nie popadało nic, więc na razie człowiek z tym się nie łudzi, teraz pokazuje niby środa, czwartek, piątek, no i w następnym tygodniu upały po 30 stopni pokazuje, że mają być, więc no fajnie jakby tak było, gdyby popadało, dostałoby to ciepło, no fajnie jeszcze dla kukurydzy, dla buraków, no zboże też jeszcze, niektóre tam gdzie zielone, to to ziarko jeszcze coś tam nalewa, bo wiadomo, mięciutkie jest. Ja wam powiem, że jeżeli tam się uda czasowo, bo pewnie się uda, bo długa godzina jest, bo o 3 też od sądu, a tu nam długo chyba nie zejdzie, to może byśmy się przejechali na Szczębie, tam gdzie kukurydza miała wodę, i wam pokażemy, jak wygląda kukurydza w tym momencie, która dostała wodę. No, zobaczymy. Bo jest tam, mam pole oddalone 12 km od domu, i tam naprawdę padało 2 razy 30-20 no. litrów. Także jak nie dzisiaj, to jutro, bo my dzisiaj, jeżeli będzie dobrze, to chcemy skosić, chcę sobie prasę uruchomić, chcę sprasować i wtedy jutro do południa tata będzie w pracy, więc ja akurat będę miał czas wolny, to przyjadę i najwyżej, jak nie dzisiaj pojedziemy, to jutro możemy się objechać po polach. Jak pogoda też dopisze, Krzysiu będzie u siebie sprawdzał jęczmień, jaka wilgotność, sprawdzał Krzysiu w sobotę, w piątek, miał 14? 14,7. 14,7, no to jeszcze tak wiadomo. Tak samo liki, tak samo. No, tak się trzymał. My sprawdzaliśmy, no to zależy, bo akurat na tym naszym czytniku tam nie ma jęczmienia, tam było, że na mieszanki i na przężycie, no to był od 13 do 14,5, nie? Pokazuje na tych wszystkich trybach, bo żeśmy tak sprawdzili po prostu. Wiadomo, gdzieś w ścieżkach jeszcze zielony odbija, no i to pewnie będzie gdzieś odbijać. Jakby teraz deszcze przyszły, to wszystko, no to tego zielonego by się pewnie pojawiło jeszcze więcej. No ale też potrzebujemy pokosić, ale o tym to sobie pogadamy na pewno gdzieś tam na tym moim vlogu, bo będziemy tak chcieli zrobić. Też mam jedną kartę, chciałem kupić Media Expert, Media Expert w Gostyninie zamknięte, renament mają sobie, proszę bardzo, w czerwcu. I tak kurde, człowiek przyjechał, ja se pokupuję wszystko tu na miejscu, na szybkości i to tak jest, ja że... Ja ci powiem, że niestety jest różnica, jak jechałem po części do Kowala, do kombajnu, do Kowala, no to te okolice tam już Kowala, Rakutowo, gdzie dostały miejscowość, na przykład dużo wody, spadł jeden deszcz, który dał 40 litrów. No to już jest. Później jakiś był wcześniej, jeszcze przed nim co dał 20 litrów, to te kukurydze tam widać, że one naprawdę są ładne, idą równo i tak. A tu nas są takie... To jest, zobacz, to jest to, że wiesz, czasami by była większa część Polski, jakaś klęska żywiołowa czy coś, te ceny na skupach by były inne, no bo wszyscy by mieli słabe zboża, powiedzmy, tak? A na ten moment, jak ja sprawdzałem miesiąc temu pogody i tak ogólnie od 2 miesięcy obserwuję, pokazuje, że tu wszędzie naokoło napierdala deszczem, z tamtej strony Wisły się wszystko za Płockiem zatrzymuje, Płock zalało, tu napierdziela w stronę Kowala i dalej Kujawsko-Pomorskie, u nas ni cholera nic. I jest taka przerwa gdzieś do miejscowości Piątek, czyli dawny środek odgrywki Tymorski, w stronę Łodzi, to prawie pod Łódź też mają suszę, a Łódź już pada w tamtę stronę. Nie wspomnę o Częstochowie, która się stale wkurza, bo no w tej Częstochowie, jak oglądałem radary i wiadomo, no, tego deszczu nie ma, człowiek tam patrzy na cały czas na ten radar, jak już padł narząd płciowy, no to wiesz, to widziałem, że w tej Częstochowie co rusz ten deszcz, nie? No to jest to. No to, że tamci chociaż dostali, no. I to, ale widzisz, no to jest tak z cenami, no bo kurde, ty nie może, ale sąsiad twój 5 km dalej dostał taki deszcz i będzie miał, no nie? No i to jest to, nie? No tam na przykład, no ile, 12 km od tamtego pola dużego, tam jest łata, choć dobre i to, nie? No, także... Ale drugi pokos, no dramat. Dramat, jak się nie starczy, się napisząc, chociaż pierwszy wybrałem sporo. Z zeszłego roku mi zostało, więc całe szczęście z tym, nie? No. Właśnie miałem pytać jakoś o sianokiszonkę, bo u ciebie zawsze, Krzysiu, było tak, że z poprzednich lat zawsze miałeś tej sianokiszonki, no zostawało sporo. Czy przed sezonem liczyłeś, jak mniej więcej zaczynałeś pierwsze sianokosy, ile miałeś sianokiszonki z poprzednich lat? W zeszłym roku nie pamiętam, ale zostało mi 100,
150, dalej czy 167 z zeszłorocznej. No. Jakoś pierwszą zbierałem, nie? No. Trochę ratuje, 100 parę belek to już ratuje. No jakby teraz popadało, to bym zasiał sobie zalety na to, to jeszcze tam ten trzeci pokos będzie ładny, nie? No. Powinno być wtedy styknę, zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie? A tak mniej więcej w sezonie ile potrzebujesz belek? Jedna tak dziennie, więc 365 belek. Aha, no to ci powiem, że mimo wszystko to 1/3 gdzieś tam ci ratowała z poprzedniego sezonu, nie? No. To jest duży plus. Gdzieś tam jest co? Zapasy, jeżeli ktoś ma możliwość, to jest dobrze robić, nie? No właśnie, to jest to. Też mam jeszcze sporo. Oglądałem ostatnio jakiś kanał, który wrzucił właśnie o suszy, która nad Polskę tam nadciągnęła i w ogóle jak to tam wygląda. I właśnie gdzieś tam wyliczał, że co 7 lat, jakoś tak co 5, co 7 lat dotyka nas susza. I że niby w tym roku tak przypadło i że za rok będzie jeszcze gorzej, a później znów przez 5 czy 6 lat będzie normalnie. I powiem ci tak, teraz sobie zachodzę w głowę, bo tak gadamy o sianokiszące, o tym wszystkim. Pamiętasz te czasy, jak kurczę, Woźniak wtedy jeszcze woził tą kukurydzę, pomagał chłopakom, co u Szczęsnego pod tą górę. To będzie 7 lat, nie? No tak, lepiej chyba. No ci powiem, że to musiałbym sprawdzić, ale wy będziecie pamiętali, ja co Makornik jeździł pod tą górkę. To był rok 2014. Oj, jak nie 15? 14, bo wtedy on dostał dużą karę za kwotę mleczną. To może, no to może, to może. No bo to zobaczcie, tak mniej więcej patrzę, nie? Ostatnie lata no nie były aż tak tragiczne, nie? Gdzieś tam mimo wszystko, no te, kiedy ta woda była potrzebna, jej nie było, później przychodziły żniwa, no padało, wiadomo, kukurydzy się podratowały, ale teraz tak patrząc właśnie na te trawy, na to się na kiszonki, to właśnie pamiętam, no, że niektórzy mieli kukurydzę, no powiem ci szczerze, w tym momencie ona by się zatrzymała, bo tak jak pamiętam, wtedy były koszone, co u niektórych, to był bardzo duży problem, że ludzie nie mogli tutaj z tych okolic, ciężko było kupić sianokiszonkę, ludzie skupowali kukurydzę, bo to na ziarno nie było sensu tego nawet brać, bo tam kolba nie urosła. Na kiszonkę, czy warto? Zawsze jakieś zapchanie. Zawsze coś było, nie wiadomo, z tą sieczkarnią szybciej poleciał, szybciej się to skosiło, ale mówię, jak ktoś pamięta te czasy z Mafisolec właśnie, gdzie było to nagrywane, może i właśnie ten 14-15 rok, no to też taka susza tu była dość dotkliwa. No to było siane 4 maja, ale te końcowe części piętna deszcze jeszcze tam do 20 sprawiły, że to jest nisko, to nie ma relacji w ogóle. Że tutaj jako takie mi się najgorsze, to tu lgnął, przejechał, ale lgnął, nie? Tu na tym dołku, dlatego to jest większa, ona dopiero przy stodole zaczyna się tam robić ładna, nie? O, tam widać po lewej stronie, jest bardzo duża różnica, ale ogólnie, no Krzysiu, ile tu lat już, bo to jest pod rząd kukurydza? Monokultura. No sporo, powiem ci, no ja ci powiem, że odkąd kojarzę, to chórka kojarzę, nie? Od 2010. O cholera! Czekaj. Ale będą ci tak, 2010. Po 2010 było tak mokro znowu, nie mam relacji, że miałem też pół kukurydzy, pół pszenżyta, to go nie wymłodziłem, bo bizonem nie dałem rady wjechać. Ja widzę. Kurde, ale ja może... Próbowałem 31 października przed tym zmarłym. No. Ale też trochę ujechałem i... Bo wiesz, kojarzę tu kilka akcji, kojarzę uprawę, kojarzę orkę, my to nagrywaliśmy i tak się zastanawiam, ale faktycznie to wszystko było po kukurydzy, tu nie było... Tu nie było ściernika dalmanego. Jest piasek, no. Sami kukurydzą sobie tam brali. No i odkąd kojarzę ja tu kupę lat, jest chórk kiszonkowy. Dokładnie, i jeszcze ci powiem, że teraz na gnoiłem i to jest bezorkowo siana kukurydza, nie? O proszę. No, bo już czas mnie gonił. Pierwszy wtopa to na TikToku, kto widział, kiedy a, no tak, no. To była tutaj właśnie też. I później się spieszyłem, żeby to zrobić i wywiozłem obory i zabruberowałem. Oczywiście, co dalej idzie w tą monokulturze, oni będą chcieli nam skończyć w tych ekosystematach. Więc po prostu nie będzie opłacało bracie pieniędzy z dopłat jakichś dla gospodarstw, które mają hodowlę. No bo musisz siadać w monokulturze, no czy co dasz tym zwierzakom? Jeżeli ktoś ma na tyle pola, że będzie w stanie robić te zmianowanie, tak. Bo wystarczy pola, żeby żyć. Wiecie, blisko domu i... Kukurydza też jest jako zboże zaliczane. No to spoko, a jest wiele gospodarstw, którzy mają na przykład dużo krów i ziemi mają tak na styk, albo jeszcze może wykupują, to nie będą w stanie zrezygnować w tej trawy w monokulturze i z tej kukurydzy na przykład, bo musi to być, nie? Nie będziesz jechał też, nie wiem, 15 km na pole i kiszonkę stamtąd woził, no bo tam masz pole i to tak będzie wychodziło. No tak, no. Ale więc no tutaj faktycznie. To już trochę wałki grubsze, no bo tutaj podsiana była. Kto pamięta, chociaż nie wiem, osób widziało, bo żeśmy tak się zamotali na pokazach w zeszłym roku, że Robert podsiewał na sam koniec. Tak, to już było, bo to zanim... No.
I bardzo dobra decyzja. W moim pierwszym pokusie pokazała się lucerna, kończyna na całości też. Ale błąd o tyle, że nie przewidzieliśmy z Remikiem, że ona też jeszcze wyleci w jakimś stopniu zimą. No. I powinniśmy te podsiewacz dać, podejrzewam, jeszcze raz tyle, czy chociaż no. połowę tego, co znaleźliśmy, żeby została. Będzie była jeszcze gęstsza, ale to jest widać, nie wiem, że będzie widać. Tu jest kącik na łąka, ale zobaczcie, jaka tam jest pusta już. No, no, ja, ja. Ta tu jest fajna gęsta, nie? Tak jest. No tylko no, nie rozławiona, bo nie ma wody. Co wiem, na wóz rzucać na suche, nie? No, dokładnie. Dobra, ogólnie, żeby ten vlog też nie był za długi, jeszcze myślę, że jeżeli pojedziemy jutro czy coś, to sobie oczywiście to dogramy. Ja też chcę, żeby dzisiaj baterie mnie wytrzymały i wszystko, bo też zaraz uciekam do siebie ogarniać wszystko, żeby też Niwa sobie pięknie dla was nagrać i wszystko porobić. Miejmy nadzieję, że gdzieś kartę kupię i coś tu ogarnę, jak nie, to jakoś sobie materiał zgram, ale tak, żeby dla was tu troszeczkę było. Także ja chyba w tym vlogu się nie żegnam. Mam nadzieję, że się uda, jeżeli nie, no to po prostu do następnego i u Krzysia na pewno. No, coś ze żniw zobaczycie, jeżeli mi nawet się nie uda nagrać. Może się uda, bo Patryk lekcjonem, także będzie ciekawie. Może zobaczycie się uda. W końcu Łukasz jak zadziałał Pontos. No, to na pewno. To o tym sobie na pewno pogadamy, bo to jest piękna sprawa. Dobra, także miejmy nadzieję, że do usłyszenia dalej, a jeżeli nie, to do kolejnego vloga. Na razie. Hej.